Rozgrywki piłkarskie na żywo tylko na SW Sport TV. Zapraszamy na fragment sparingu Włókniarz Głuszyca, Karolina Jaworzyna Śląska. Sobotnie popołudnie pierwszy mecz podopiecznych trenera Tomasza Idziaka, którzy mierzyli się z Beniaminkiem rozgrywek Ligi Okręgowej, Karoliną Jaworzyna Śląska. Drużyna, którą niezmiennie trenuje i przygotowuje do nowego sezonu Jakub Rosiak, rozgrywała tego dnia drugi mecz kontrolny. Spotkanie od samego początku przebiegało pod dyktando gości, którzy starali się, podobnie jak w rozgrywkach wałbrzyskiej Serie A, narzucić swój styl gry i grając przede wszystkim piłką w środkowej strefie boiska, próbowali zmusić rywala do tego, by biegał po murawie za piłką. Piękna słoneczna pogoda sprawiła, że na trybunach stadionu w Głuszycy pojawili się również kibice, którzy z dość dużym zainteresowaniem reagowali na to, co działo się podczas poszczególnych minut na murawie. Goście, grając piłką szybko i zdecydowanie, z każdą kolejną minutą gry stwarzali coraz większe zagrożenie pod bramką Steca. Drużyna Włókniarza grała w tym meczu dość spokojnie, starając się potraktować to spotkanie przede wszystkim jako jednostkę treningową, która ma dać odpowiedź na to, ile jeszcze trzeba będzie popracować nad przygotowaniem fizycznym. To oczywiście pomoże trenerowi Idziakowi nad odpowiednim ułożeniem kolejnych jednostek treningowych. Te na pewno będą odpowiednio modyfikowane podczas następnych dni. Tu zarówno Włókniarz, jak i Karolina Jaworzyna Śląska ma jeszcze sporo rezerwy. Obie drużyny przygotowują się do nowego sezonu bardzo intensywnie i tak jak jeszcze niedawno wydawało się, że Karolina Jaworzyna Śląska będzie w tych rozgrywkach miała sporo problemów logistyczno-organizacyjnych, tak teraz widzimy, że przede wszystkim zachowane zostało status quo, jeśli chodzi o skład zespołu. To umożliwi drużynie grać swoją piłkę, swój styl gry, który też jednak oparty na dużej dozie techniki sprawiał rywalom w minionych rozgrywkach sporo trudności. Jeśli uda się to przełożyć na rozgrywki w lidze okręgowej, to sądzę, że też i przeciwnicy, którzy będą mierzyć się z drużyną Jakuba Rosiaka, będą także musieli być przygotowani na trudne warunki. Przekonali się o tym gracze z Głuszycy, którzy w zeszłym sezonie do samego końca walczyli o utrzymanie w rozgrywkach, natomiast gdy już to utrzymanie okazało się pewne, też od razu zaplanowano budowę zespołu na sezon 24-25, co zapowiadał trener Tomasz Idziak. Na pewno będzie robione z głową, plan już został wprowadzony w życie. Tutaj też nikt nie przewiduje oczywiście żadnych rewolucji kadrowych, bardziej o kosmetyczne zmiany, jakieś elementy, które trzeba będzie tutaj doprowadzić do pełnej używalności, tak jak często trenerzy zwracają uwagę, trybiki, które gdzieś pozwalają na późniejsze rotowanie składem, na tą ciągłość gry w trakcie całego sezonu, mają dać odpowiedź na to, jak ten czy inny zespół jest dobry, jak jest dobrze przygotowany. Tutaj coraz większa przewaga gości, piłkarzy Karoliny Jaworzyna Śląska starali się pokazać swojemu szkoleniowcowi, że mają dużą ochotę do tego, by już wrócić na boisko. No, to pierwsza akcja, po której Karolina zdobywa swojego gola, otwiera wynik spotkania. Tutaj Jakub Rosiak motywuje graczy, podpowiadając, w jaki sposób zachować się na boisku. Nie można też
zapominać o takich właśnie niuansach, detalach, które w perspektywie gry z dużo bardziej doświadczonymi rywalami na pewno mogą pomóc. Kolejna akcja Karoliny, tym razem obrońcy Włókniarza poradzili sobie jeszcze z zatrzymaniem tej akcji. Mignął nam tutaj trener Tomasz Idziak, ale tu już było groźnie. Dobra reakcja bramkarza, który oczywiście starał się jak najlepiej sprawować w trakcie tego meczu. Kolejne sparingi, Włókniarz Głuszyca rozegra już za tydzień w sobotę. Ten mecz, który przed nami, to mecz z Górnikiem Wałbrzych wieczornej godziny. Zapraszamy wszystkich chętnych do tego, by zobaczyć, jak obie drużyny przygotowują się do rozgrywek. Tutaj kolejna piłka zagrywana z głębi pola, ale tym razem dobra też i reakcja obrońców, którzy uniemożliwili oddanie strzału na bramkę Szymona Steca. Gospodarze starali się tutaj oczywiście też trzymać się z daleka od własnego pola karnego swojego rywala, z którym już w przyszłym tygodniach też zmierzą się oczywiście o ligowe punkty. Także ciekawe to przetarcie dla jednych i drugich. Tutaj kolejne zagranie w pole karne, bardzo ładna piłka i uderzenie precyzyjne przy słupku. Już drugi gol dla Karoliny Jaworzyna Śląska. No, tutaj trener Tomasz Idziak reaguje na to, co dzieje się na boisku. Nie jest zadowolony z tego, w jaki sposób założenia taktyczne realizują jego podopieczni. No, ale też trzeba przyznać, ta intensyfikacja gry w pierwszych 45 minutach dała Karolinie pełną kontrolę nad tym, co działo się na boisku. I trzeba też tutaj na pewno zauważyć, że ten tydzień wcześniej rozpoczęty okres przygotowawczy dużo tutaj dał gościom, którzy w konkretnych momentach tej rywalizacji potrafili narzucić tempo meczu pod swoją modułę. Także nie ma co ukrywać, ja zdecydowanie bardziej ciekawy jestem tego, jak zaprezentuje się Włókniarz Głuszyca w kolejnym meczu przeciwko podopiecznym trenera Adriana Mrowca. To spotkanie na pewno będzie bardzo wartościowe dla drużyny z Głuszycy, która to w tym kolejnym sezonie będzie ponownie walczyć o ligowy byt. Nie ma co ukrywać, w Głuszycy też zdają sobie sprawę z tego, że będzie to trudniejszy sezon. Już przeciwnik wie, jak może zagrać ta ekipa, dlatego też warto liczyć tutaj się z różnymi sytuacjami. Tutaj też widzieliśmy kolejne dobre rozegranie akcji, które kończy się golem. Ta pierwsza część spotkania zdecydowanie na plus Karoliny. Trzy bramki po bardzo ładnych akcjach. Nie udawało się tutaj gospodarzom wiele. Trener Tomasz Idziak na pewno ma swoje przemyślenia, z którymi się podzieli swoim zawodnikami w drugiej części meczu. Padły jeszcze dwie bramki, a my posłuchajmy, co do powiedzenia mieli obaj trenerzy już po zakończeniu tego meczu. Jesteśmy zaraz tuż po zakończonym sparingu. Włókniarz przegrał z Karoliną Jaworzyna Śląska, z Beniaminkiem rozgrywek. Po bardzo ciekawym meczu padło kilka ładnych bramek, ale widziałem gdzieś tam kątem oka, że nie był do końca trener zadowolony z tego, co i jak zaprezentowali się zawodnicy na boisku. Owszem, tak, przegraliśmy 4-1. Myślę, że po dobrym, takim szybkim sparingu ze strony przeciwnika. My natomiast gdzieś tam byliśmy dzisiaj może nie do końca tak dynamicznie, jak miało być to w tym sparingu. Ale to jest okres przygotowawczy, jest to ciężki okres, gdzie budujemy tą wytrzymałość, pracujemy nad tym i jeszcze jest dużo czasu do ligi, gdzie musimy się skupić na tych aspektach i fizycznych, i takich stricte techniczno-taktycznych. To był pierwszy sparing, pierwsza gra kontrolna po kilku ciężkich pewnie treningach. Jak macie przepracować się najbliższe kilka dni? Co ewentualnie zamierza trener z tą drużyną zrobić, by w kolejnych meczach bliżej sezonu było troszkę lepiej? Planujemy rozegrać jeszcze grę kontrolną w środku tygodnia. Założenie, żeby ta gra kontrolna była w ramach jednostki treningowej. Sobota to jest dla nas kolejny mecz kontrolny z Górnikiem Wałbrzych, gdzie no, ciężki przeciwnik i tutaj naprawdę będzie poprzeczka postawiona wysoko. Jesteśmy w trakcie budowania tego zespołu. Jest to taki ciężki okres wakacyjny, gdzie duża część zawodników skupia się na urlopach ze swoimi rodzinami. Wyjazdy, różnego rodzaju imprezy,
Będzie to ciężki okres, lipiec, sierpień, aż myślę, że do połowy września, gdzie skończy się ten stricte urlop, ten okres taki urlopowy i będzie można wtedy popracować więcej z całością zespołu. Jest przed nami dużo pracy, dużo już zrobiliśmy, bo przypominam, że tamta runda dla nas była, myślę, w miarę dobra, chociaż no nie ustrzegliśmy się przed wpadkami, które nie powinny się zdarzyć, ale naprawdę była to ta solidna runda, gdzie nauczyliśmy się przede wszystkim grać w tej lidze. Tak, to ciekawe, co trener powiedział, też często do tego wracamy na początku każdego sezonu. Sezon startuje już 10 sierpnia w waszym wypadku. Tak. To jest taki okres, gdzie faktycznie drużyny często kształtują się w bardzo trudny sposób, bo są urlopy. Mówił trener, że pewnie do połowy września to będzie trwać. Jak w takim razie przetrwać ten okres, tak by nie mieć takiej straty punktowej później w dalszej części sezonu? To jest ciężkie pytanie z racji tego, że jest to duża rotacja. Część zawodników jest teraz na urlopach, część, ta, która jest teraz, wróci, część wyjedzie. Staramy się skupiać, żeby pracować w miarę możliwości, tak? I myślę, że trzon tego zespołu jest już zbudowany. Będziemy starali się skupiać na taktyce, kiedy już będziemy mieli cały zespół, można powiedzieć, do mojej dyspozycji. Pracujemy nad różnymi elementami, przede wszystkim fizyczność, przede wszystkim stricte techniczne założenia, a czas pokaże, kiedy to wszystko przyniesie takie pozytywy w postaci punktów i dobrej gry. Jako Beniaminek przygotowujecie się do tego sezonu pewnie z jakimiś celami, z jakimś pomysłem. Dziś w tym sparingu widać było, że ta drużyna nie straciła nic na jakości z poprzedniego etapu rozgrywek. No i jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało dalej, bo nie ukrywam, z dużą dozą sympatii przypatrujemy się temu, jak przygotowujecie się do kolejnego sezonu. No już zaczęliśmy przygotowania 2 tygodnie temu. Gdzieś te 2 tygodnie bardzo ciężkie dla chłopaków, na pewno w nogach mają po 3 jednostki w tygodniu. Ci, którzy gdzieś tam mają urlopy, pracę, mają rozpiski, które wykonują, chłopaki się mega starają. Na pewno to będzie przeskok za klasy do okręgówki, bo ten poziom jest dużo wyższy. Będziemy musieli troszkę bardziej być przygotowani, zdyscyplinowani taktycznie i nad tym będziemy na pewno pracować, żeby gdzieś ta mądrość nasza taktyczna się poprawiła. Do tego musimy na pewno popracować nad fizycznością, której dzisiaj na pewno brakowało, bo od 60 minuty mieliśmy problemy, żeby wytrzymać, gdzieś tam spadło to tempo i nasza jakość w graniu w piłkę, a gdzieś tam sobie powiedzieliśmy rok temu, że chcemy grać w piłkę, utrzymywać się przy niej i stwarzać sobie sytuację i tego się trzymamy, nie chcemy tego zmieniać w okręgówce, na pewno chcemy, żeby chłopaki się rozwijali, bo mamy młodą drużynę, fajnie zorganizowaną, z fajną atmosferą, więc na pewno będziemy się trzymać tego, żeby każdy z nich się rozwijał i żeby jeszcze każdy z nich poszedł gdzieś wyżej grać. No tym bardziej, że ta drużyna w bardzo ciekawy sposób prowadziła grę do tej pory w rozgrywkach A-klasowych. Tak naprawdę przewyższaliście swoją grą całą ligę o głowę. Teraz, mówi trener, zderzycie się z trochę wyższym poziomem. Tutaj Włókniarz Głuszyca w zeszłym sezonie naprawdę ciężko walczył o utrzymanie się w lidze, a też awansował do tej ligi w bardzo podobnych okolicznościach jak Karolina tym razem. No i tak próbuję tutaj znaleźć jakieś podobieństwo. Czy też będziecie walczyć do ostatnich meczów o to, by się utrzymać? Czy też ten pierwsza część sezonu, ta runda jesienna może być dla was tak trudna jak dla Włókniarza w zeszłym roku? Ciężko mi powiedzieć, ale na pewno mamy ambitny zespół i na pewno nie będziemy walczyć o utrzymanie. Myślę, że chcemy być w tej górnej części tabeli i na pewno taki będziemy mieli cel, że chcemy być w górze tabeli i mamy na tyle fajnych chłopaków, ciekawych, nie przebudowujemy się jakoś bardzo. Myślę, że 2-3 wzmocnienia to jest maks. Chcemy grać z tymi chłopakami, którzy na to zasłużyli, bo zrobili awans i nie chcemy tutaj gdzieś tam kombinować, modyfikować. Zasłużyli, gramy, trenujemy ciężko i myślę, że tak to będzie wyglądało. No wiadomo, dzisiejszy sparing z Głuszycą to wynik jest ma najmniejsze znaczenie. Najważniejsze jest to, jak przetrenujemy teraz okres przygotowawczy, żeby fajnie wystartować. No wiadomo, te pierwsze kolejki będą mega specyficzne ze względu na urlopy. Jest to liga amatorska, większość chłopaków ma urlopy, tak jak u nas pierwsze 2 kolejki, to 6-7 chłopaków nie ma na 2 kolejkach i na pewno będziemy mieli jakiś tam ból głowy, żeby sobie z tym poradzić, ale ja jestem dobrej myśli, na pewno dobrze będą chłopaki wyglądali, dobrze są przygotowani i myślę, że to będzie szło do przodu. To proszę nam jeszcze zdradzić, jaki jest ten najbliższy etap przygotowań do sezonu? W tym tygodniu czeka nas jeszcze spotkanie w środę z Bystrzycą Górną, w piątek mamy do rozegrania sparing z Kuźnią Jawor, A-klasa i w sobotę mamy zagrać jeszcze z Bielawianką Bielawą, więc ten
Tydzień nas czeka troszkę intensywniejszy, ale z tego względu, że chciałem, żeby każdy z zawodników w tym okresie przygotowawczym zagrał po prostu 90 minut i miał to w nogach i zobaczył, na jakim jest etapie, ile jeszcze mu brakuje do przepracowania, czy już jest gotowy, czy nie.